Na granicy z Białorusią mamy do czynienia z wojną hybrydową, bardzo trudną wojną hybrydową, która jest prowadzona z jednej strony przez białoruskiego autokratę Łukaszenkę, wspieranego przez Putina. Fakty są takie, że ostatnie tygodnie to 400 ataków, 15 osób poszkodowanych ze służb, a to wojskowych czy strażników granicznych, w tym jedna osoba, która walczy o życie, 80 uszkodzonych pojazdów i szykowane kolejne ataki, o czym już informowały służby, że widać, że są gromadzeni ludzie i na Białorusi, i w Rosji. I to jest sytuacja, w której państwo polskie musi wypełniać swoją podstawową powinność, czyli strzec szczelności granicy, zabezpieczać swoich obywateli. I oczywiście no tak, ale ja sobie chyba... zdaję sprawę, tylko chcę wypowiedzieć jeszcze jedno zdanie, że ja sobie zdaję sprawę, że przy każdym konflikcie zdarza się tak, że poszkodowani są cywile. Czasem trudno jest także odróżnić cywila po prostu od wroga. I w takiej sytuacji państwo musi podejmować działania, które będą minimalizowały możliwość skrzywdzenia czy poniesienia szkód przez osoby, które tą służbę bronienia naszej granicy, jej szczelności wykonują. I ja jako szefowa Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka chcę powiedzieć, że zrobimy absolutnie wszystko, aby do takich sytuacji dochodziło jak najrzadziej. I jednym z elementów właśnie w mojej ocenie takiego humanitarnego działania jest właśnie uszczelnianie granicy. Mamy tutaj do czynienia z jakimś totalnym festiwalem wyparcia hipokryzji. Pani przed chwilą tutaj wypowiadała się w taki sposób, jakby od zawsze była zwolennikiem po prostu większego muru, ale to ja zacytuję. Budowanie murów daje ułudę bezpieczeństwa. To pani słowa. I tak budowanie jest. Murów daje ułudę bezpieczeństwa. Nie płotu, tego muru. PiS. Budowanie murów. Ale przecież doskonale pan wie, że odnosi się ubolewała pani dalej na tym. Nie. Pani poseł, ale to czyli mur, tank czy nie? Bo ja bym chciał, przepraszam, tak dość prosty. No to ja jeszcze zapytać. Raz powiem, my potrzebujemy przede wszystkim tutaj skutecznej obrony Rzeczpospolitej, a budowanie murów, jak pokazują doświadczenia z zeszłego roku, daje ułudę bezpieczeństwa. Nie, ubolewała pani nad tym, że dochodzi do łamania praw człowieka na tej granicy. Niestety, tak jak wspomniała pani poseł Żukowska, zdarza się, że dochodzi do łamania prawa na polskiej granicy, że te wnioski o przyznanie statusu uchodźcy nie są przyznawane i kończy się to w sposób absolutnie tragiczny. I chciałam to w tym momencie jednoznacznie wyklarować, jak wygląda pani stan poseł, ale Maria jak ktoś Żukowska, przyszedł do lasu, to wnioski składać, o czym pani mówi w ogóle? Nie rozumiem, że pani poseł chodzi o to, że... Więc mamy do czynienia z absolutnymi politycznymi bezkręgowcami, którzy bez żadnego wstydu i zażenowania... Tylko bez żadnego wstydu i zażenowania robią totalny piruet, totalny zwrot o 180 stopni i udają, jakby zawsze byli przciwko temu. Nie macie wstydu, ludzie, nie macie wstydu.